Jestem nowy w zespole. Jest członkami zespołu, miałem wcześniej kontakt w zespole Szemce czy Zimaru. Tutaj po prostu chłopaki wzięli mnie, ponieważ stwierdzili, że ideologicznie i stylistycznie nie pasuje do zespołu, więc... Niezwykłe przeżycie jest z nimi. Taki koncert pewnie przeżyłem, to muszę przyznać. Jeżeli chodzi o energię, to pomimo tego, że jestem najmłodszy, w sumie to nie przerastają. Jeżeli chodzi o entuzjazm i cały zasób energii. Szczególnie Damian, on jest najbardziej chyba inspirującą osobą w tym zespole. On to jakby wszystko napędza. No i w sumie też stara się Malikiem, bo jego w sumie też poznałem miesiąc temu. Też jest bardzo charyzmatyczną osobą, też potrafi wprowadzić ruch tą maszynę, szczególnie na koncertach, kiedy widać, że ma wpływ na publikę. Z samego Gajtka znam dosyć krótko, bo też nie wiem, miesiąca dwóch, ale faktem, że z jego podejściem można wiele zrobić. Gutona akurat znam od bardzo dawno. Przecież 6 lat. Co najdziwniejsze, on był dla mnie, powiedzmy, taką inspiracją, jeżeli chodzi o grę na gitarze. Jego ruchy, wszystkie ruchy, które wymyśla na gitarze, są ruchy monotoniczne. Przez to tak, zachęcił mnie do tego, żeby pracować nad sobą. No i dawać z siebie wszystko, jeżeli chodzi o grę na gitarze. Fajnie było, energia lata nie te, można powiedzieć, ale super, jesteśmy zajarani na maksa. Każdy z nas ma takie ciche pragnienie, żeby to kontynuować. Myślę, że nie po to wybraliśmy sobie tyle trudno, żeby to był taki jednorazowy strzał. Na pewno to nie będzie jakoś tak ze względu na to, że może życie poukładało się też tam z nas tak, a nie inaczej. To nie będzie to coś bardzo regularnego i takiego bardzo stałego, no ale mam nadzieję, że coś będzie. Bardzo dobrego zespołu. Miłe czasy mi się przypomniały, kiedy tajemnicy przed całym światem słuchałem demówki zespołu King, nosząc jednocześnie kraskowe naszywki.